kiedy Paula zadzwoniła do mnie z tym pomysłem, z inicjatywą takiego spotkania i wypowiedziała pierwszą wersję tematu. Ta pierwsza wersja brzmiała, czy Marek Edelman nadaje się na bohatera narodowego. To sobie pomyślałem, że to nie jest dobry pomysł, że to jest taki bardzo anachroniczny w ogóle bohater narodowy. Bez wątpienia doktor był wielką postacią. Dla mnie osobiście jest bohaterem. Był bohaterem i pozostanie bohaterem, ale narodowym. Co to w ogóle dzisiaj znaczy, bohater narodowy? Z dzieciństwa pamiętam jakieś przytaczane przez nauczycieli historii czy języka polskiego postaci, które były wpisywane w narodowy panteon, o czym zresztą będziemy dzisiaj chyba rozmawiać także. Ale Marek Edelman, bohater narodowy, nauczyciel, padło już tutaj takie określenie, moralny drogowskaz, ale bohater narodowy, Michnik, bez wątpienia, jedna z najważniejszych postaci w polskiej historii, ale bohater narodowy. I im bardziej te myśli tam się gdzieś w głowie kłębiły, to się jednak przekonałem, że to jest świetny pomysł. Świetny pomysł, żeby pochylić się nie tylko nad postacią Marka Edelmana, ale także właśnie nad takimi pojęciami jak naród, jak bohaterstwo w dzisiejszych czasach, tak, współcześnie. Ponieważ to bohaterstwo, które jakoś zostało nam zaszczepione, raczej kojarzy się z beznadziejną walką, w beznadziejnej sprawie i z jakąś okropną daniną, niewyobrażalną daniną krwi. Ale taki bohater na co dzień, taki codzienny bohater, o którym zresztą kiedyś mówił w Polsce w wielu wywiadach amerykański psycholog Philip Zimbardo, który stworzył taki projekt wychowywania bohaterów codzienności. Że to jest bardzo ważny temat. Ale dlaczego mi nie pasuje? Dlaczego zacząłem się zastanawiać potem, kiedy skończyliśmy rozmowę, zacząłem się zastanawiać, ale dlaczego mi nie pasuje to pojęcie bohater narodowy przy nazwisku Marka Edelmana? I przypomniałem sobie niedawną rozmowę z takim moim kieleckim znajomym, przyjacielem, nawet mogę chyba go nazwać tak, kolegą z lat opozycji solidarnościowej, który kiedyś przy jakiejś wódce zapytał mnie, słuchaj, a powiedz mi, dlaczego Edelman nie wyjechał do Izraela? Jest taki zdumiony, pytał, dlaczego miałby wyjechać? A on mówi, no jak to, dlaczego? Przecież chyba każdy chce żyć w swojej ojczyźnie. Ja byłem tym wstrząśnięty. Nigdy mi do głowy nie przyszło, że Marek Edelman miał inną ojczyznę, nawet w ten sposób, inną ojczyznę niż Polska. I nie wiem, Paula sama to może potwierdzić. Pewnie nigdy by nie użył w stosunku do siebie słowa patriota, ale dla mnie był wzorcem patrioty. No ja myślę, nawiązując do tej twojej rozmowy, to chcę powiedzieć, że Marka Edelmana często pytano, i nie tylko w Polsce, w różnych miejscach na świecie, bo pytano, dlaczego nie wyjechał. I on miał na to różne odpowiedzi, na przykład w zależności od sytuacji, albo mówił, że zawsze Służba Bezpieczeństwa go o to pyta, albo a dlaczego pani nie wyjechała, albo dlaczego pani mieszka w Zurychu. I nigdy nie odpowiadał, ale nigdy nie udzielał takiej odpowiedzi, której ten pytający by może oczekiwał. Ja niedawno, właśnie to był jeden z powodów, dla których też taka rozmowa wydała mi się potrzebna, bo tu nie chodzi o to, żeby rozmawiać o Marku Edelmanie, tylko rozmawiać o rzeczy, która za tym się kryje. Otóż niedawno poznałam kogoś na demonstracji pod urzędem, pod kancelarią premiera i tak jakoś w rozmowie wyszło, że ta osoba mnie zapytała, a dlaczego Marek Edelman nie wyjechał?
I przez długi czas bardzo spokojnie chciałam, próbowałam tej osobie wytłumaczyć, dlaczego to pytanie jest niestosowne. I nie udało mi się to. I wtedy sięgnęłam do przykładu. Powiedziałam, dlaczego nie pytasz, dlaczego Jacek, bo on mówił, bo przecież był tu prześladowany, bo mu tu życie zatruwano. Więc ja wtedy zapytałam, a dlaczego nie pytasz, dlaczego Jacek Kuroń nie wyjechał z Polski? I wiecie Państwo, co on mi na to powiedział? Oj, widzę, że ty mnie podejrzewasz o antysemityzm. No właśnie, to jest ten problem, który mamy z tyłu głowy, jak mówimy o kimś, o kim wiemy albo uważamy, że jest Żydem. Bo czasem mówimy, że on jest, ale się nie przyznaje. No różnych używamy określeń, bardziej mniej eleganckich. Ale gdzieś istnieje takie poczucie, że istnieje jakaś osobność. Dlatego, że ktoś ma żydowskie korzenie w swoim życiorysie, rodowodzie. Kiedyś była otwarta brama cmentarza żydowskiego, ja tam byłam na dziedzińcu i wtedy zajrzała jakaś pani i powiedziała, oj, muszę zobaczyć, jak wy tu u siebie macie. Czyli ciągle istnieje jakiś problem osobności. Kiedy oprowadzałam tę wycieczkę z Łodzi, bardzo zainteresowanych osób i wdzięcznych, i to było bardzo ciekawe doświadczenie, nie tylko dla nich, dla mnie też. W pewnym momencie, to przechodząc z miejsca do miejsca, rozmawialiśmy z różnymi osobami i pewna pani powiedziała tak, no tak, więc my go uważamy za bohatera. A kogo on u nas uważał za bohatera? Także moim intencją wtedy, kiedy chciałam, żebyśmy o tym rozmawiali, było zastanowienie się nad tym, co wyznacza tę przepaść, która się tworzy zupełnie nieświadomie, albo która jest w naszych głowach, albo też chciałabym zapytać, czy w Państwa głowach ona istnieje. Więc to pytanie, czy a w zasadzie no, zagadnienie, czy pytanie o to, dlaczego Marek Edelman nie wyjechał z Polski, jest stosowne. Chcemy skierować do naszych gości, do pani Darii Hibner. Zapraszamy. Która jest członkinią warszawskiego kolegium redakcji czasopisma Idei Presje, jest członkinią klubu jagiellońskiego i doktorantką w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Do pani Agaty Szczęśniak, która jest związana z portalem OKO.press, a poza tym jest komentatorką, która komentuje rzeczywistość dla Gazety Wyborczej, TOK FM czy TVN24. I pana Bartosza Bartosika, publicystę, dziennikarza, sekretarza Laboratorium Więzi i członka Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Jak państwo sądzicie? Ktoś musi zacząć. To w takim razie zacznę ja. Jeżeli mówimy o tym pytaniu, to jest to dla mnie taki typowy, interesujący przykład tego, jak my zapomnieliśmy mówić o sobie samym w swoim własnym językiem. Bo często wpisujemy się w te kategorie, które tak naprawdę nie odpowiadają naszej tożsamości. I teraz wyjaśnię, o co mi dokładnie chodzi. O tym, że często zapomina się, że w Polsce tożsamość nie była tak mocno związana z ziemią i to, skąd się pochodzi. U nas bardzo szybko zanikają takie zawołania, na przykład Zbyszko z Bogdańca. On się bardzo szybko staje Zbyszkiem Bogdanowiczem. I oczywiście w pierwszej Rzeczpospolitej to było oczywiście przynależność do jego stanu, klasy społecznej, ale później bardzo szybko zaczęliśmy pytać o tożsamość. Nie skąd pochodzimy, jakiej ziemi jesteś, jaką masz krew, tylko kto ty jesteś. Mamy ten słynny wiersz. Kto ty jesteś, Polak mały. Nie pytamy o to, skąd pochodzisz, tylko kim jesteś. I jeżeli dzisiaj zadajemy takie pytanie, dlaczego na przykład Marek Edelman może czy nie może być bohaterem narodowym, to dla mnie to już od samego początku jest coś dziwnego. Dlaczego ja w ogóle mam się zastanawiać nad takim pytaniem, czemu ono ma być dla mnie dziwne? Moim zdaniem to jest właśnie ta oznaka zapominania o naszej tożsamości, która nie opierała się, tak jak na przykład w Niemczech, na pojęciu Heimatu. Oczywiście są regiony jeszcze śląskie, które mają wpływy niemieckie, ale u nas bardziej to była przynależność, że ja powiem, kim ja jestem. Ja jestem Polakiem i dla nas wszystko gra. Proszę się zastanowić, jak my reagujemy, jak ktoś powie też coś po polsku, powie, że jest Polakiem, nawet jeżeli mieszka 40 lat w Stanach Zjednoczonych, w Chinach. My zupełnie inaczej na to reagujemy i dla nas to jest coś oczywistego.
Ale w pewnym momencie stało się coś takiego, że jednak zaczęliśmy patrzeć troszeczkę na to pochodzenie, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. Jest pytanie, czy to dalej obowiązuje, bo na przykład dla mnie w tym pytaniu nie ma nic dziwnego, czy, że może być właśnie bohaterem narodowym. Ja bym się odbił od tego wierszyka Władysława Bejuzy, Kto ty jesteś, Polak mały. Niedawno moja siostrzenica była pasowana na uczennicę i okazało się ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, że wciąż podczas pasowania na ucznia ten wierszyk się często recytuje. Ja z ciekawości spojrzałem, jak on się kończył, bo nie pamiętałem tego. On się kończył: co się jej winien? Oddać życie Polsce. No tak myślałem, trochę straszne, oddać życie. Ale jak zacząłem, jeszcze spróbowałem pójść to głębiej, to myślałem sobie, no dobra, ale oddać życie można przecież nie tylko przelewając krew, chociaż akurat tak jest w tym wierszu, ale ja zacząłem się zastanawiać, jaka się kryje potrzeba za ludźmi, którzy myślą właśnie w ten sposób, że jesteśmy winni oddać jej życie. I przecież to jest tak naprawdę pytanie o potrzebę jakiegoś sensu. Że chcemy poświęcić nasze życie czemuś, jakiejś wartości, jakiejś osobie. I myślę, że samo pytanie właśnie o to, że szukamy bohaterów i szukamy powodów, dla których inspirujemy się, właśnie szukamy sensu w życiu, to jest pytanie, które nas głęboko konstytuuje jako człowieka. I więc pytanie o bohaterów narodowych ma jak najbardziej sens. Choć wydaje się rzeczywiście na pierwszy rzut oka na ucha anachroniczne. Myślę, że ja trochę miałem problem bardziej z inną częścią tego pytania, to znaczy Marek Edelman, szczerze powiedziawszy, ja nigdy bym sobie nie zadał pytania, czemu on nie wyjechał. Czy nie dlatego, że... Ale to znaczy, może to jest jakaś kwestia pokoleniowa. Mam wrażenie, że ja dorastałem z tym Edelmanem, choć pochodzę z Podkarpacia, choć może wcale nie mówiło się tak wiele o nim, nie wiem, w szkole, to jednak ten Edelman ciągle tam gdzieś był i był takim autorytetem głęboko ludzkim. I w tym sensie uważam, że jest jak najbardziej bohaterem narodowym. Co więcej, myślę, że bohaterem narodowym w społeczeństwie pluralistycznym, demokratycznym trochę wybieramy sobie tych bohaterów sami. To znaczy, chyba jest, powinna być jakaś zgoda w nas na to, że ten nasz panteonik będzie się różnił od panteoniku naszego sąsiada. I myślę, że nie ma w tym nic złego. To pytanie, czemu Marek Edelman nie wyjechał, szczerze mówiąc, też bym nie zadała tego pytania i też ta rozmowa była dla mnie jakaś... Ale czy Państwo uważacie, że ono jest stosowne, czy niestosowne? Dla mnie to jest pytanie z kosmosu. Po ja prostu. Nie rozumiem, no z jakiegoś zupełnie innego porządku, bo dla mnie rzeczywiście Marek Edelman jest częścią historii, częścią pamięci, częścią takiego bardzo szeroko pojętego mojego tutaj. Jakiegoś świata wyobrażeń, który no, gdzieś tam mam z tyłu głowy i w ogóle nie wiem, dlaczego miałoby go nie być. Znaczy, gdyby miał wyjechać, to pewnie byłby w mniejszym stopniu, bo tylko część jego historii, która no, jest długa i ma wiele różnych no, bardzo inspirujących momentów, byłaby nasza. Natomiast na pewno miałam problem z tym pytaniem, czy mógłby być bohaterem narodowym. I szczerze mówiąc, jak usłyszałam to pytanie, to znaczy, to ja natychmiast jakoś zamarłam i się w jakiś taki stupor popadłam. No, jak to? Raz, że słowo bohater, ale przede wszystkim słowo narodowe. Ja mam zawsze dużo wątpliwości i jakiegoś, no, jakiejś nieufności wobec tego słowa narodowe. Ono dla mnie ma dużo więcej negatywnych konotacji niż pozytywnych. I mówienie, że Marek Edelman miałby być bohaterem wspólnoty narodowej, która mnie się kojarzy z jakąś jednak, z jakimś zamknięciem, a nie otwarciem, z
bardzo mocnym przywiązaniem do pewnych wartości w opozycji do innych wartości, no to mi się jakoś natychmiast wydało niestosowne. I kiedy słuchałam teraz Państwa na samym początku tej rozmowy, to rozumiem już tę intencję, że chodzi o pytanie, czy Marek Edelman może być, czy jest, czy będzie, czy możemy tak zrobić, żeby był częścią jakiegoś tego panteonu, czy grupy osób, do których będziemy sięgać jako ta wspólnota żyjąca tutaj, czy to społeczeństwo, które żyje tutaj. Natomiast cały czas ja mam duże wątpliwości przed używaniem słowa narodowy. Ale jeszcze przy okazji, jeśli chodzi o te wspólnoty i o to, skąd jesteśmy, i to tutaj, ten heimat, to przypomina mi się taka sytuacja, jak była ta dyskusja bardzo gorąca i bardzo dla wielu osób bolesna na temat ustawy o IPN-ie. Ja się przyjaźnię z Zuzanną Radzik, która jest wiceprezeską w tej chwili Forum Dialogu, która zajmuje się budowaniem więzi między społecznością polską i społecznością żydowską. No i w trakcie tej, no trudno powiedzieć nawet debaty, ale tego, co się działo w tamtym czasie, zadzwoniłam do niej raz jako dziennikarka po to, żeby z nią porozmawiać, ale też jako przyjaciółka, żeby zapytać ją, jak ona się czuje i co właściwie możemy zrobić, żeby wesprzeć takie osoby jak ona. No i ona wtedy mi przedstawiła jakieś tam kilka punktów, które przygotowało Forum Dialogu, co możemy zrobić. Jednym z nich było, żeby zainteresować się z tym, skąd pochodzimy i czy tam była wspólnota żydowska. I ja przyznam, że ja to zrobiłam i przeszedł mnie dreszcz, ponieważ ja kompletnie nie wiedziałam o tym, że ja pochodzę z miejsca, gdzie przed wojną prawie 50% mieszkańców to byli Żydzi. Ja doznałam jakiegoś takiego głębokiego szoku, bo jednak jestem osobą, która no jest jakoś dość wykształcona i zainteresowana tym, co się dzieje naokoło. I nagle okazało się, że ta bardzo bliska historia, taka no naprawdę bardzo sąsiedzko-lokalna, wspólnotowa, była dla mnie kompletnie niewidoczna. I jakoś to mi uświadomiło, że strasznie dużo mamy do zrobienia na poziomie takiego łączenia tej historii bohaterów i historii jakiejś takiej podręcznikowej z naszą osobistą, lokalną, wspólnotową historią i z jakimś takim wżyciem naszego własnego życia w tą historię opowiadaną w podręcznikach, w filmach, w jakiejś takiej debacie publicznej. Jeśli jeszcze można wrócić do tego pytania o sensowność pytania, czemu Marek Edelman nie wyjechał, to nie wiem, czy to jakoś jest pocieszające, chyba nie, ale coś też mówi, że o to bardzo często też pytają Żydzi z całego świata. Ja mam taką też przyjemność, że oprowadzam po Warszawie grupy często żydowskie też z całego świata. Myślę, że kilka tysięcy osób oprowadziłem z Izraela, ale nie tylko. I oni też często pytają, a czemu on nie wyjechał? Więc nie wiem, myślę, że właściwie to Państwo powinni powiedzieć, no nie, ale nie, tak zupełnie serio, czy teraz zupełnie serio teraz. No ma Pan rację, tak pytają. Więc pytają o to, ja sobie myślę właściwie, no to teraz bym chyba też musiał zrobić jakiś wykład o historii w ogóle bundu i przedwojennej polskiej polityki i polskich Żydów w sytuacji nie, nie, polskiej. To można, ale to jest absolutnie niekoniecznie, dlatego że tu to samo pytanie. Jeszcze chciałabym dodać, że w zasadzie to, kto pyta, naprawdę nie ma znaczenia, tak, w sensie dokładnie jego etniczności. To znaczenie ma tylko to, dlaczego ten ktoś w ogóle o to pyta, tak, prawda? Tak. I myślę, że no, całą intencją naszą tutaj jest rozmawianie o tej intencji, która z jakiegoś powodu właśnie się pojawia w różnych głowach. To bardzo dobrze Paula to ujęła. To jest sprawa intencji, to jest sprawa tego, jak jednak, jaką melodią to pytanie zabrzmi. Pytanie tego mojego kolegi było dla mnie po prostu wykluczające.
To znaczy, jego, on dlatego zapytał, ośmielił się zapytać, to zresztą wyłożył, prawda, jednoznacznie, że Marek Edelman nie należy do naszej wspólnoty, bo jego miejsce jest gdzieś indziej, do naszej polskiej, narodowej wspólnoty, tak? Natomiast, nie wiem, pan Zilberstein z Nowego Jorku, który pana zapyta, dlaczego Marek Edelman nie wyjechał, pyta, a sam mieszka w Nowym Jorku, tak naprawdę pyta o doświadczenie Marka Edelmana, o doświadczenie życia tutaj, po tym wszystkim, co się wydarzyło. Także to są zupełnie inne melodie tego pytania. Nie, ale to jest tak samo bezprawne to pytanie. Ja nie wiem, czy jest bezprawne. Ja nie wiem. Tego akurat pewnie nie jestem. Ale ok. To jeszcze może w ramach tego wyjeżdżania, nie wyjeżdżania powiem taką anegdotę, którą przeczytałam w ogóle. Wspomnienia po getcie ławkowym i tak dalej. Przyjaciel mówi do przyjaciela, jak szkoda, że ty wyjeżdżasz na zachód. Mówi, to nie ja jadę na zachód, to wy jedziecie na wschód. I to moim zdaniem też bardzo wiele obrazuje, ale jeszcze wracając do innych aspektów tej dyskusji, to co padło o autorytetach, o bohaterstwie, że coś nam to jest niedobrego, coś się tam nie widzi, to jest jakieś pojęcie anachroniczne, to ja od razu chciałabym się odnieść do... Ja przepraszam, jestem filozofem, jak nie podam cytatu, to się źle czuję. Neberer, i nie rok 1942, kiedy przyszli Boży... Po przerwniku. Ja jako filozof źle się czuję, jak nie podam cytatu, więc podam cytat z Hansa Georga Gadamera, który mówi o autorytetach, że my często zapominamy, że autorytet to nie jest coś nadanego z góry, które każe nam się wierzyć, to, że Juliusz Słowacki wielkim poetą był, tylko my sami wybieramy sobie te autorytety i tak to jest naprawdę wypaczenie, to jest jakaś tyrania. I my tak naprawdę decydujemy o tym, kto może, a kto nie może być tym autorytetem. Tutaj też pojawiła się ta kwestia bohaterstwa, co to znaczy być bohater, od razu się gdzieś kojarzy, narodowo-wyzwoleńcze, umieranie za ojczyznę. Ale to nie do końca tak jest, bo my podziwiamy też ludzi i zawsze tak się podziwiało za postawy, za to jak się zachowywali. Irena Sendler. Trudno to uznać za walkę narodowo-wyzwoleńczą. Bardzo ciężko. Czy inne postacie, których po prostu podziwiamy za to, jak nieprawdopodobnie zachowywali się też w życiu codziennym, jaką postawę reprezentowali. Zbigniew Religa. Za co? Nie za czyn narodowo-wyzwoleńczy. I jeszcze wracając do trzeciego kontekstu, to kontekstu narodu. To pojęcie oczywiście ma bardzo złe konotacje, źle się kojarzy się czymś zamkniętym, czymś dziwnym, ale dla mnie ono jest dwuznaczne z innego powodu. Proszę się zastanowić, czym my tak naprawdę jesteśmy? Jeżeli rezygnujemy z takich pojęć, to w tym momencie możemy na przykład odwołać się do społeczeństwa. Ale nie dziwi Państwa pojęcie społeczeństwa? Sloterdijk się bardzo dziwi. Dlaczego naukowcy nie dziwią się pojęciu społeczeństwa? Mamy zespół indywidualistów. Jeżeli ja bym Państwa zapytała, nie wiem, co to jest prawda, dobro, piękno, jestem pewna, że każdy z Państwa odpowiedziałby choć trochę inaczej. A mimo wszystko tworzymy jakąś społeczność, dyskutujemy o czymś, na co się zgadzamy, z częścią rzeczy się nie zgadzamy i w tym momencie jesteśmy w stanie coś zbudować. Sloterdijk na przykład, żeby to połączyć, mówi, że my jesteśmy zestresowani. Jesteśmy wspólnotą stresu. Wszyscy nas denerwują i my możemy zbudować coś innego, coś nowego. No ja nie jestem do końca co do tego przekonana i tutaj znowu wracamy do pojęcia narodu, że to też nie zawsze jest rozumiane i nie było tak rozumiane w Polsce jeszcze długo, długo przed XIX wiekiem, że to musi być coś zamkniętego i wykluczającego, ale też wspólny język, wspólna kultura, niekoniecznie religia, to jest dość ciekawe, wspólny zestaw zachowań i wartości klasowych i na tym też można było coś zbudować. Ja bym też chciała bronić pojęcia narodu, tylko trochę inaczej niż pani. To znaczy, ja bym je chciała odzyskać dla nas wszystkich, żeby ono nam się nie kojarzyło tylko czarno. Tak, to jest jakaś endecka zaraza, której sami ulegamy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, tak? Że zawężamy pojęcie narodu do przyjmujemy jakieś takie plemienne rozumienie narodu, kiedy tak naprawdę to pojęcie jest bardzo szerokie i ma w sobie jakiś uniwersalizm, prawda? Znaczy ja myślę, że są dwa sposoby definiowania czy określania tego pojęcia. Jeden jest taki bardziej nasz polski, właśnie związany z etnicznością i z plemiennością. Natomiast myślę, że... Endecki, nie polski, bo niekoniecznie jest. W większości krajów demokratycznych to jest związane z pojęciem obywatelstwa po prostu.
No, Stany Zjednoczone są takim świetnym przykładem tego, jak naród co znaczy naród amerykański, prawda? Że to jest absolutna różnorodność etniczna. Ale też pojęcie narodowe istnieje i we Francji, i w angielskim języku, i one znaczą, ich konotacja jest obywatelska. Każdy, kto jest, ma obywatelstwo francuskie, jest Francuzem. Natomiast my, w zasadzie każdy, kto ma obywatelstwo polskie, jest Polakiem, ale jednak gdzieś mamy to rozróżnienie, które powoduje, że coś oddzielamy, że coś wyłączamy z tego. I że jak się mówi dzisiaj, bardzo często apeluje się, politycy często apelują do Polaków i Polek, nie apelują do emerytów, do nauczycieli, do lekarzy, tylko mówią zawsze do Polaków i Polek, czego oni by chcieli albo co by im się podobało, to wtedy te nieliczne mniejszości narodowe, które żyją w naszym kraju, czują się wykluczone właśnie z tego powodu, że to pojęcie narodowe jest takie niesłychanie etniczne. Ja bym jeszcze chciał cofnąć się w naszej rozmowie. Pan Bartosz, jeśli dobrze pana zrozumiałem, z jakimś zdziwieniem przyjął to pytanie, samo sformułowanie pytania, czy Edelman może być bohaterem narodowym. Myślę, że jednak ono jest bardzo głęboko zasadne, dlatego że po pierwsze bohater narodowy, nie bohater w ogóle, tylko bohater narodowy to jest ktoś, kto jest przyjęty przez całą wspólnotę. Wspólnoty, to jest ktoś, kto łączy całą wspólnotę. Czy Marek Edelman, taka figura jak Marek Edelman, jest w dzisiejszej Polsce symbolem czegoś, co złączy całą tą wspólnotę zamieszkaną między Bugiem a Odrą. Przypominamy sobie protesty, kiedy próbowano nadawać imię Juliana Tuwima jakiejś szkole, czy Paula wspomniała, jak przygotowywaliśmy się do tego spotkania, Zamość. Może Paula sama opowiedz tą historię. Tak, w Zamościu zorganizowali się mieszkańcy, specjalne założyli stowarzyszenie, żeby wyrazić protest, ponieważ ówczesny prezydent Zamościa, pan Zamojski, przyznał jakiś grunt na pomnik króla Dawida. To były takie pomniki stawiane przez pewną fundację na terenie Polski, żeby upamiętnić historię obecności Żydów tutaj na tym terenie. I dlaczego, skąd ten protest? Otóż obywatele zaniepokojeni napisali do swojego prezydenta tak, co król Dawid zrobił dla Zamościa? Ja z kolei przez kilka lat byłem pełnomocnikiem takiego towarzystwa Polska-Izrael z Izraela, które miało taką misję w Polsce upamiętnienia lokalnych społeczności żydowskich w małych miejscowościach. No i orędowałem tam po takich małych miasteczkach, namawiając, nakłaniając gospodarzy tych miejsc, żeby jakąś tablicą, niewielką tablicą upamiętnili to, że to miasteczko było budowane, tworzone, kultura materialna, ale także duchowa tego miejsca była tworzona przez zamordowaną ludność żydowską. I prawie wszędzie spotykałem się z odmową, i z taką argumentacją, że to powinni zrobić Żydzi. I nikt się ludzie nie... Ja mówię, ale ludzie, no przecież wy tutaj mieszkacie, czerpiecie zyski, z tego bierzecie czynsze, te domy zostały, nikt się o nie nie upomni, ci ludzie zostali wszyscy zamordowani. No ale proszę bardzo, ja mówi taki burmistrz jeden z drugim, czy wójt, proszę bardzo, ja pozwolę, ale niech Żydzi za to zapłacą. Więc wie pan, możemy sobie ten wątek ciągnąć i opowiadać różne historie na pewną nieskończoność, ale to jest podstawa, na której ja mam głęboką wątpliwość, czy Marek Edelman, czy Adam Michnik mogliby zostać uznani za bohaterów narodowych. Albo wejść do Panteonu. Albo wejść do Panteonu. W tej wątpliwości, jak słyszę, jest jednak wciąż to pytanie rozumiem o te relacje polsko-żydowskie, ten stosunek polskości do żydowskości. Ja nie wiem, czy to jest łatwa odpowiedź, bo myślę, że my to mamy wciąż przed sobą, że wciąż
No właśnie, nie znamy często historii nawet swoich lokalnych. U mnie tak mieszkam w Warszawie 11 lat, więc nie wiem, czy tak już u mnie, ale skąd pochodzę, w Krośnie nie istnieje upamiętnienie lokalnych Żydów w przestrzeni miejskiej. A jednocześnie jestem głęboko przekonany, że no, to po prostu żydowskość to jest historia Polski. Historia Żydów Polski to historia Polski. Głęboko jestem o tym przekonany i co więcej, myślę, że jednak są takie przestrzenie, w których jest to akceptowane. I jednak ten Tuwim, znowu odwołując się do wierszyków i jego Lokomotywa, której tekst w języku jidysz jest na budynku gminy żydowskiej w Warszawie, na takim bardzo ładnym muralu, przy którym też często opowiadam trochę turystom o tych związkach i wzajemnych wpływach kultury żydowskiej i polskiej na siebie, że jednak ten Tuwim jest jakimś autorytetem uznawanym dość szeroko w Polsce. I nie wiem, czy bohaterem narodowym, ale myślę, że tak jest. Ale moim zdaniem jeszcze jest tutaj drugi poziom tego problemu, ten, o którym też tylko wspomniałem. To znaczy, mam wrażenie, że w społeczeństwie pluralistycznym XXI wieku trochę jeszcze pojęcie bohatera narodowego traci na ostrości, co wynika z polaryzacji i też z nierówności w rozwoju, gdzie naprawdę to, że jakiś konsensus istniałby pewnie jeszcze kilkadziesiąt lat temu, czy kilkanaście lat temu, co do tego, że na przykład w Panteonie polskich bohaterów narodowych znajduje się Józef Piłsudski i paradoksalnie Roman Dmowski. Znaczy, gdybyśmy pomyśleli to z perspektywy historycznej, to jest absurd jakiś, tak? Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj to się często rozjeżdża i uważam, że jakaś we mnie czy w nas powinna być zgoda, że nie jest to tak ostre pojęcie jak bohater narodowy, ale myślę, że dla wielu Marek Edelman może być bohaterem narodowym, jak najbardziej. Czy on zespoli całą wspólnotę? Nie. Oczywiście jest tak, że ta wspólnota, która tutaj żyła, była bardzo różnorodna i w przeszłości, w różnych okresach wcale nie była taka monolityczna i taka zamknięta. I oczywiście, że jest tak, że w różnych krajach narodowy znaczy obywatelski, związany z państwem, społeczny i tak dalej. No natomiast u nas ta historia była poprzerywana, pocięta i to pojęcie narodowości zakorzenione w obywatelskości, no ono się nie rozwinęło. Ono być może ma szansę się rozwinąć, chociaż pewnie w tej chwili, w której jesteśmy historycznie teraz, ma mniejsze szanse niż miało jeszcze jakiś czas temu. Natomiast nie mam jeszcze wątpliwości co do tego sformułowania, że każdy sam sobie wybiera autorytety i każdy sam sobie wybiera bohatera. Niedawno mieliśmy uroczystości upamiętniające Kornela Morawieckiego. I wtedy ktoś, no, czy ileś osób, wiele osób przypomniało, że tego rodzaju uroczystości zabrakło, by upamiętnić Karola Modzelewskiego, który nie został tak uczczony przez polskie państwo, choć w moim przekonaniu był bohaterem wielokrotnie większego formatu i dużo bardziej na to zasługiwał. I kiedy o tym gdzieś napisałam, ktoś to skomentował, ale po co prawdziwe bohaterstwo samo się obroni? Nie potrzeba w ten sposób specjalny czcić Karola Modzelewskiego. No więc ja uważam, że bohaterstwo samo się nie obroni. I że bohater sam się nie obroni. I to nie jest tak, że ludzie sami sobie, nie wiadomo skąd, wyciągną jakieś autorytety, jakichś bohaterów, z którymi poczują głębokie związki. Oczywiście jest jakaś bardzo niewielka grupa oczytana, sięgająca gdzieś głęboko do bibliotek, która to zrobi. Ale jednak to jest ogromna praca, którą wykonuje system edukacji, kultura i państwo, i społeczeństwo obywatelskie, żeby bronić tych bohaterów.
i żeby ich pokazywać, i żeby ich dawać do wyboru. Do wyboru. Ale, no, ale ten wybór w jakiś sposób trzeba stworzyć. No i jakby w tym sensie Marek Edelman jako jeden z tych do wyboru w naszym społeczeństwie, w pluralistycznym społeczeństwie, gdzie na pewno nie wszyscy się na niego zgodzą, tak? Chociaż znowu cofnę się o krok, w tej chwili, w której jesteśmy, wyobrażam sobie, że to może być upamiętnianie bardziej podziemne niż oficjalne. No może nie podziemne, bo akurat tu jest może takie dobre miejsce, żeby powiedzieć, to za mocne słowo, że tak. Stowarzyszenie Rok Marka Edelmana, które jest organizatorem tego wydarzenia, no to jest właśnie taka inicjatywa czysto obywatelska, która proponuje Marka Edelmana jako tę osobę, którą chciałaby widzieć w Panteonie, w odróżnieniu od Senatu mijającej kadencji, który odmówił ustanowienia roku Marka Edelmana, prawda? A to jest też taka procedura, którą wprowadzamy ludzi do Panteonu. Także to zgadzam się z tym bardzo, że to w naszych rękach jest w takim razie. Ja też właśnie to tak chciałam się z Panią zgodzić, że to nie jest tak, nie jesteśmy w stanie też przewidzieć ani zaplanować tego, kto stanie się bohaterem. Bo czasami ci bohaterowie powracają, czasami znikają. Takim idealnym przykładem dla mnie jest Tadeusz Kościuszko. Ja jeszcze z początków klas podstawowej pamiętam ciągle Tadeusz Kościuszko. To naprawdę takie już do znudzenia, a teraz już praktycznie się o nim nie słyszy. Nie istnieje praktycznie zbiorowy. No nie, jak odkryto jego wypowiedzi, trzeba pojechać do Ameryki. Jego antyklerykalne wypowiedzi, to od razu jego akcje wzrosły. Powolutku ostatnio wraca, ale to dosłownie tak. Ostatnio. Powolutku ostatnio wraca, ale mam jednak takie proporcje, jednak są trochę inne niż jeszcze to było moim zdaniem za czasów mojej szkoły podstawowej i nie da się tak dokładnie tego prześledzić, ale oczywiście to trzeba też pokazywać, czego my chcemy i jak za jakimi postawami chcemy podążać, bo to nigdy się nie rodzi samo z siebie. Tak, to ja myślę, że Pani dotyka bardzo ważnego problemu, pierwszego tego wzorca. Rozumiem, że bohater narodowy to jest ten wzorzec, cef, jak się należy zachować, jakie wartości wybierać, jakie porządkować, tak? jaka jest hierarchia wartości. Bywa moment dziejowy taki, że najwyższą wartością jest właśnie oddanie życia za ojczyznę, tak? Ale też bywa taki moment dziejowy, gdzie najwyższą wartością jest pracować dla ojczyzny i ją tworzyć, tak? Tworzyć dobro wspólne. Okej, okay, ale to też jest ważny problem, o którym Pan Bartosz wspomniał, tej nieostrości pojęcia bohater narodowy. Bo czy na to się czasami nie nakłada, bo bohater, a autorytet, a przywódca, no to są przecież zupełnie różne pojęcia. Lech Wałęsa bez wątpienia był przywódcą, ale czy zgodzimy się z tym wszyscy, że był bohaterem? Czy zgodzimy się z tym wszyscy, że jest autorytetem? Może jest wygodniej używać określenia Panteon. No właśnie, czy on powinien wejść do Panteonu. I to oznacza, tak? Że do Panteonu, czy to oznacza, to jest pytanie, nie twierdzenie, że do Panteonu możemy wprowadzać różne postaci. I tych, którzy byli bohaterami, i tych, którzy byli autorytetami, i tych, którzy swoją pracą byli wybitnymi jednostkami, które coś wnosiły dla rozwoju nauki. No, Francuzi mówią, że wielcy ludzie, którzy przyczynili się dla pomnażania dobra kraju. Przypomina mi się taki dowcip żydowski, jak w małym miasteczku jakiś przyjezdny pytał rabina, czy w tym mieście urodził się jakiś wielki człowiek. Nie, panie, tu się zawsze rodziły małe dzieci. A jeszcze chcę dodać, że Kościuszko jest w Panteonie amerykańskim. Tak. Amerykańskim to nie tylko dlatego, że walczył, ale zwróćmy uwagę ze względu na jego zaangażowanie społeczne. Ogromne zaangażowanie społeczne. Jeśli macie Państwo coś do skonkludowania, to bardzo proszę. To tylko jeszcze dodam, bo tutaj się pojawiła ta Ameryka, ta Francja i tak dalej. To jest bardzo ciekawa kwestia z tymi Stanami Zjednoczonymi, bo oni mają taki model patriotyzmu,
to też ostatnio padło, taki książek Kod kapitalizmu, to jest tak zwany bardzo widoczny bardzo niewidoczny patriotyzm przez swoją widoczność. To, co my się często śmiejemy, samochód w barwach narodowych, mieszkanie w barwach narodowych, bielizna w barwach narodowych. Wszędzie są flagi, wszyscy są patriotami, a wbrew pozorom to, jak to jest widoczne, wszyscy w tym uczestniczą, to tak naprawdę to staje się taką z jednej strony postawą wspólnoty, która też nie wyklucza. Proszę zauważyć, jeżeli ktoś teraz ubierze taką bardzo mocną, powiedzmy, koszulkę, w cudzysłowie, patriotyczną, to od razu jest w opozycji do czegoś. Wyróżnia się od wszystkich, chce zaznaczyć tą swoją indywidualność, odrębność i też w kontrze do kogoś. Oni to robią zupełnie inaczej, przez to, że to jest aż na takim poziomie, że jest widoczne wszędzie, sprawia, że to jest tak naprawdę niewidoczne i wszyscy mają ten poziom, na którym mogą się zaakceptować. I jeszcze dodam do tej Francji, bo tutaj też padło to naród, obywatelstwo i tak dalej. Dla mnie tak naprawdę to jest bardzo niewygodne pojęcie. Naród przez obywatelstwo, ale dlaczego? Dlatego, że Francuzi bardzo często stosowali to jako wytrych. My mówimy, że wszyscy są Francuzami, ten, kto jest obywatelem. A potem nastały lata 60. i ci z Algierii chcieli nagle przyjechać do Francji. No i to już było im bardzo nie po drodze i do tej pory mają takie swoje właśnie getta dla tych o innej kolorze skóry i tak dalej, więc to też jest tak naprawdę niebezpieczne to pojęcie. I jeszcze podsumowując, przepraszam, się zawsze rozgaduję, ten bohaterstwo, autorytet i tak dalej. Myślę, że do tego bohaterstwa możemy dodać też takie pojęcie tego, co jest nieprawdopodobne. Bo to nieprawdopodobieństwo to jest moim zdaniem trochę coś więcej niż bycie autorytetem. Bohater, jak na przykład Korczak, który idzie, dla mnie to jest coś nieprawdopodobnego. Postawienie się na przykład w takiej sytuacji i wykonanie tego, i to moim zdaniem jest bohaterstwo. Tutaj mamy też Marka Edelmana, nieprawdopodobne, czyli dalej, mimo tego, że on się z tym nie do końca zgadzał, nie do końca też był za powstaniem w getcie. Miał problem z dowództwem, z przewodzeniem innym, o czym sam wielokrotnie wspominał, a mimo wszystko był w stanie wznieść się ponad to, i jednak to wykonać, więc myślę, że to możemy zachować. Bohater jako coś nieprawdopodobnego i dlatego też właśnie potrzebujemy bohaterów, że ktoś mimo wszystko w takich, a nie innych czasach jest w stanie wznieść się ponad to, co my możemy właśnie zrobić. Ja bym jeszcze wrócił dwie rzeczy. Wracając do tego, o czym mówiłem na początku, o sensie, o tym, że często rozumiem funkcję bohaterów jako takie osoby, które wskazują drogę, która dla innych może być drogą, właśnie odpowiedzią na ich poszukiwanie sensu. Marek Edelman jest ciekawy z tego powodu, że ja go traktuję, pewnie by wybuchnął, znaczy nie wiem, czy wybuchnął śmiechem, ale by zareagował bardzo dziwnie, to pewnie Państwo by powiedzieli bardziej... Szorstko by. Tak, szorstko na to. Nie uprzedzać. Tak, a z drugiej strony, gdybym powiedział, że ja go traktuję jako mistyka trochę. Nie wiem. On też o sobie tak mówi. Ja się też. To jest człowiek, który moim zdaniem swoimi wyborami, życiem wskazuje drogę, która jest drogą pełną sensu. I pod tym względem ja go rozumiem jako bohatera. Może dodać ten trzęsień narodowy, chociaż tu właśnie od teraz rozumiem się spieramy, więc spierajmy się. Ale jeszcze wrócę do jednej rzeczy, do Karola Modzelewskiego i do tego lęku przed narodem. On w Ujarzeniu kobyły historii pisał o tym, że może, że przede wszystkim on by się tego narodu nie bał, bo po prostu ten naród jest. Znaczy, to jest fakt pewien. Nam się może nie podobać pewnych pozycji teoretycznych, to jak się go definiuje, to jak ten naród funkcjonuje. Natomiast on pisał między innymi o tym, że on ten naród widział. On ten naród widział w czasie pierwszej Solidarności i ja to rozumiem tak, że rzeczywiście naród jest faktem, kiedy te wszystkie podziały różne, klasowe, wiadomo, to były trochę różne, inne czasy niż dzisiejsze, ale jednak one przestały mieć znaczenie właśnie w momencie, w którym gdzieś ta jedność, solidarność, może tak, nie jedność, solidarność między ludźmi, ona wybuchła i zjednoczyła, zrobiła takie połączenia,
między właśnie ludźmi, między klasami, których od wtedy chyba nie widzieliśmy w Polsce. Tak myślę. Ale ona jest możliwa. Więc z narodem myślę, że dobrze po prostu być i obcować i jakoś go próbować właśnie... Jak się ma taką szansę, Karol Mazalewski? No właśnie, no ja nie miałem rzeczywiście może. Ja chciałam, bo pan się na pewno ucieszy, Marek Ederman w nagraniu do filmu I była miłość w getcie w jakimś momencie mówi, to co ja mówię, to nie jest prawda, to jest mistyka, którą w tym zobaczyłem. I to, co on do nas mówił, czy to na nagraniach filmowych, czy to w zapisanych różnych formach, zawsze zawierało to jakieś przesłanie, to znaczy to, co on chciał nam przekazać jako, nie jako fakt, tak? Tylko jako rzecz, która powinna się zdarzać, która jest ważna dla naszego życia w przyszłości, a nie dlatego, że coś było złego w przeszłości. No, coś podobnego. Ja myślę, że na tej płaszczyźnie oni obydwaj się spotkali. Marek Ederman i Jan Karski. Ja nigdy o Janie Karskim nie myślałem, że on jest bohaterem. Przede wszystkim mistykiem. I rzeczywiście teraz te wszystkie próby, które na przykład podejmuje Adam Puławski, który demistyfikuje tą postać Jana Karskiego w ten oto sposób, że udowadnia, że to nieprawda, że Karski, że istniało coś takiego jak raport Karskiego i tak dalej, i tam różne szczegóły z jego biografii weryfikuje, pewnie mają wartość naukową, ale dla mnie osobiście nie mają żadnego znaczenia co do oceny, czy też stosunku do postaci Jana Karskiego, który bez wątpienia był wielkim mistykiem, bo zobaczył to, czego nie widzieli inni, czyli zobaczył to, na czym polegała zagłada, że zagłada to nie była jakaś statystyka, tylko jakiego rodzaju to było doświadczenie ludzkości, człowieczeństwa, cywilizacji. I to samo było z Markiem Edelmanem, który nie tylko o to chodzi, że te wszystkie jego niebywałe wręcz, nie do wyobrażenia czyny w getcie i to jego jakieś nadzwyczajne przywództwo dla tej grupy ludzi, których kierował. Ale to jest to, że on zobaczył tak naprawdę to, co nam jest trudno dostrzec, na czym polega człowieczeństwo, co to jest być człowiekiem, po prostu człowiekiem. Proszę bardzo. Ja bym dwie uwagi jeszcze dorzuciła. Ja myślę, że w tym panteonie jakoś szeroko rozumianym są postaci, które znalazły się w pewnym momencie historii i przez to ich życie, ich postawy zostały naświetlone jakoś publicznie i mogą być przedmiotem publicznego namysłu i publicznej dyskusji. I w tym sensie Lech Wałęsa jak najbardziej tak. Nie tylko dlatego, że był przywódcą tak. Solidarności. Tak w sensie jako ktoś, kto się znajdzie, czy powinien się znaleźć, czy jest w moim przekonaniu wśród tych w tym panteonie, ale też ze względu na różne rzeczy, które możemy oceniać bardzo negatywnie, ponieważ to były absolutnie dramatyczne wybory, które on podejmował w swoim życiu i które były nie tylko jego wyborami, bo wiele osób, czy ileś osób stawało wtedy w takich sytuacjach, ale dzięki temu, że on jest osobą publiczną, że jego życiorys znamy, że są dokumenty, my jako wspólnota, jako społeczeństwo możemy toczyć debatę na ten temat i możemy my sami sobie zadawać różne bardzo trudne, ważne pytania, no i spierać się o to, czy powinien, nie powinien, co powinien zrobić, czy to jest bohaterstwo, czy to nie jest bohaterstwo. Taka postać jak Wałęsa po prostu kłuje nas wszystkich w oczy, tak? Musimy po prostu trochę się poprzyglądać sobie. Ja bym jeszcze jedną chciała uwagę dorzucić, bo to trochę gdzieś się pojawiało, ale strasznie bym nie chciała, żeby to umknęło. No, dla mnie ten aspekt życia Marka Edelmana jako kogoś, kto jest reprezentantem służby publicznej, jako lekarz po prostu, jest niezwykle ważny. I wśród tych osób, które są ważne dla wspólnoty,
absolutnie uważam, że to jest fundamentalne i istotne, żeby tego rodzaju osoby, które wykonują właśnie takie zawody i w taki sposób, jak to robił Marek Edelman, z szacunkiem, z uważnością dla innych, zresztą on podkreślał tę uważność jako no niezwykły, dla ważny aspekt swojej pracy, że właśnie to jest kluczowe dla wspólnoty, tej wspólnoty obywatelskiej, żeby takie osoby tam się znajdowały. Zróż mi to pani wyjęła, bo moim marzeniem jest, żeby pierwsza nagroda, która na pewno się kiedyś pojawi, imienia Marka Edelmana, była przeznaczona dla lekarzy, a nie dla społeczników, czy politycznych działaczy, czy tylko właśnie dla lekarzy. Jak pamiętam go kiedyś... No, dla tych, którzy rozumieją, to jego jedno z najważniejszych przesłań o tym, że trzeba być zawsze ze słabymi. Tak, trzeba być zawsze po stronie słabych. I zamykając już ten wątek narodowy, to pozwolę sobie przytoczyć taką wypowiedź doktora Edelmana, która zresztą jest w tej książeczce pięknej, którą ma Paula, którą państwo dostaniecie od Pauli w prezencie. A co to jest patriotyzm? To jest przywiązanie do drzewa, do domu, do kilku znajomych. Między patriotyzmem a szowinizmem granica jest płynna. Przywiązanie do państwa, mnie się wiele nie podoba w państwie, nie muszę go kochać. Naród to język, kultura, wychowanie. One są ci przyrodzone. Nie trzeba tego kochać. Trzeba w tym być. I on w tym był. I on w tym był, tak. W tym cały. Chyba państwu dziękujemy, a zapraszamy państwa do rozmowy. Dużo głosów. Dużo głosów. Zaraz. Najpierw pierwsze ręce tu się podniosły, tak po kolei. Dzień dobry, Joanna Orzińska. Ja chciałam jedną rzecz zasadniczą powiedzieć, o której myślałam teraz. Podobnie miałam problem z pierwszym usłyszeniem tego hasła profesora Matoszewskiego, warto być przyzwoitym. Wydawało mi się, że to jest program minimum, że jak to przyzwoicie, to znaczy byle jak na początku, a potem zrozumiałam sens głęboki tego. Tutaj wydaje mi się, że też jest opozycja pomiędzy tym, że na co dzień, szczególnie no w dobie mediów i szybkich informacji, mamy skłonność do nadużywania słowa bohater. Bardzo szybko określamy kogoś bohaterem. Małe dziecko, które zadzwoniło na 112, bo mama zemdlała, czy że mały bohater, że człowiek, który pomagał przy jakimś wypadku, jest bohaterem. I to słowo, jak bohater, się dewaluuje. Natomiast bohater narodowy to z kolei jest zupełnie przeciwny kraniec tego pojęcia. To jest ktoś taki już prawie sakralizowany nieomal, w każdym razie bardzo zmitologizowany. To jest taka osoba, do której już dzieli nas taki dystans, że przypisujemy jej jakieś takie nadzwyczajne cechy. I dlatego trudno jest o osobie tu i teraz, którą wszyscy znamy, od razu ją określić w taki sposób. Po prostu dla nas jest zrozumiałe, że ona była, bo my też ją wybraliśmy jako osobę nadzwyczajną i dla nas doktor był taką osobą i dla nas w ogóle nie ma wtedy, te wszystkie rzeczy, które budzą wątpliwość w innych, po prostu są właśnie dziwne i szczególne. Natomiast tak naprawdę to po prostu taka codzienna percepcja ludzi to powoduje, że w nich są takie nawyki. I rzeczywiście, tak jak mówiła Paula, że trzeba jednak to powtarzać i na to zwracać uwagę, bo dopiero poprzez to budzi się refleksję i określa miejsce doktora w naszej świadomości, w panteonie naszym, który jest tam po prostu. Ja najpierw chciałem powiedzieć o Karolu Modzelewskim. To wielki uczony i wielki bohater, mój przyjaciel. I ja nie czytam tych rządowych gazet, nie oglądam telewizji, ale gdzieś usłyszałem, że rodzina nie chciała, żeby z karabinami przyszli na cmentarz. Że były takie oferty, że będą bębny i karabiny. Tak. Ale można go było upamiętnić w Senacie na przykład, w parlamencie. To też nie zostało zrobione. A teraz o Marku. Pytanie
zadawane, Bogdan, i przez ciebie. Nie, wam zadawane pytanie przez wielu ludzi, przez różnych społeczności, dlaczego Marek nie wyjechał? Jak traktować takie pytanie? Ale to jest, może być traktowane tylko jako pół pytania często. Dlaczego Marek wyjechał, nie wyjechał, a Itzhak Zuckerman, Cyja Lubetkin, Kazik Ratajzer wyjechali? Jego przyjaciele powstańcy. Czy oni nie czuli się Polakami? Czy oni byli zdrajcami? Czy Marek był bohaterem? Czy oni byli gorszymi Polakami? Czy oni byli lepszymi Żydami? I co się tutaj stało? Dlaczego ta trójka, którą wymieniłem, nie mogła znieść polskiego antysemityzmu, polskiej obojętności, a Marek ją zniósł? To co, był gruboskórny, mniej wrażliwy, nie czuł tego? Źle pytasz. Ja pytam za kogoś, nie za siebie. Ale źle. Dlaczego? Źle stawiasz pytanie, bo nie, gdybyś w tej liście ludzi, co wyjechali, wymienił Marię Curie-Skłodowską, Olszczana, no jest, możemy Chopina, no mogę dać całą listę ludzi, którzy wyjechali. Oni mieli swoje powody i wyjechali, ale nikt nie ma prawa ich pytać, dlaczego. Nie, ale Paula, ja muszę dać. Przepraszam, ja kolegów bliskich Marka wymieniłem. A teraz dalej. Nie atakuj tam. Żonę Marka. Ja się zgadzam. Czy pamiętasz? Co, zgadzasz się? Zgadzam się z tobą. Czy państwo pamiętacie, że Marek był kandydatem do Senatu? Czy pamiętacie państwo taki filmik, spot się nazywa, albo inaczej, takie krótkie filmiki reklamowe przed w telewizji pokazywane kandydatów? I Marek w garniturze, nie w sweterku, na tle Warszawy, i co tam o nim mówiono? No, że lekarz, kardiolog, działacz Solidarności i powstaniec warszawski, powstania 1944 roku. Czy było w tym filmie cokolwiek o tym, że Marek walczył w getcie? Nie. No to było zanim Wałęsa powiedział, że powstanie w getcie było najbardziej polskie z polskich powstań. No, Marek przegrał oczywiście te wybory, wygrał scenarzysta filmowy, adwokat Piesiewicz, który był konkurentem Marka wtedy, ale z naszej to wszystko grupy, z naszej paki, z naszego nadania. I jeszcze coś chciałem powiedzieć. Wspomniałem tutaj Kazik Ratajzer w Izraelu Simcha Roten, do końca podziwiał Marka. Był jego, no bez mała, końcem, wysłannikiem na listą stronę. Marek opatrzył wstępem jego wspomnienia, małą książeczkę. I do końca życia dla tego człowieka, który z Polski wyjechał i który, no, jak gdyby źle się chyba tutaj czuł, sprowadzał wycieczki z młodzieżą, pokazywał im Warszawę, pokazywał im miejsca, w którym walczyli. A jak pracowałem w Łodzi i mieszkałem w domu obok Marka, na ulicy Zegwerowicza, umarła Cyja Lubetkin, to Marek w ciągu 24 godzin tych trudnych, komunistycznych się teraz mówi, nie było komunizmu w Polsce w czasach, znalazł się w Izraelu przy przyjaciółce z walki, z którą nigdy nie zgadzali się,
do miejsca, w którym no, polski Żyd powinien być. Źle powiedziałem. Ja nie wiem, co to znaczy. Oni tam, a Marek tu. Ja myślę, że ta kontrowersja Paula, to bierze się tak, jest taki, taka technika terapeutyczna, straszenie... Był dzisiaj na konferencji. Nie, w związku z tym. Straszenie duchami przyszłości. To znaczy prosi się klientów, żeby popatrzyli na obecną sytuację z perspektywy przyszłości. Wyobrazili sobie siebie w przyszłości, za 20 lat, za 15 lat i z tej perspektywy popatrzy na tą sytuację. Ja rozumiem twój sprzeciw, że chciałabyś patrzeć na to wszystko, co się dzieje dzisiaj z takiej perspektywy, że w Polsce nie będzie już Żyda, nie będzie Greczyna. Ale póki co ta dystynkcja ciągle jest i ciągle tym archetypem obcego, archetypem tego, którego wykluczymy, jest Żyd. I to jest archetyp każdego. I homoseksualisty, i przeciwnika politycznego jest Żyd. I to jest ważna dystynkcja. I dlatego rozmawiamy dzisiaj o tym. I dlatego zaproponowałaś tak naprawdę pytanie, czy Marek Edelman nadaje się na bohatera narodowego. Nie przecież dlatego, że masz wątpliwości co do jego cnót i zasług, bo sama znasz się najlepiej. Tylko właśnie dlatego, że wiesz, że patrzymy na Marka Edelmana, na Adama Michnika, to społeczeństwo patrzy przede wszystkim jako Żydów. Wszystko dobrze, ale ja się zgadzam ze wszystkim, z wyjątkiem tego, że ja chciałabym, żeby tutaj nie było żadnej różnicy. Nie, ona ma być, tylko my mamy ją akceptować. No tak, raczej jej nie zauważać po prostu. Dlatego wtedy się nie patrzy na Karola Modzelewskiego jako na Rosjanina w takim układzie. No, dlaczego? Na Żyda rosyjskiego. O, ja nie jestem taki pewien. A na Bodłenach, na Francuzji. Jego mama była, to on sam to przecież. Proszę Państwa, ja chciałem się tutaj odnieść do paru rzeczy. W tej dyskusji zadano parę pytań, na które ja spróbowałbym odpowiedzieć. No Andrzej Zazula się. Padło tutaj pytanie, właśnie do dyskusji, temat dyskusji jest taki, czy Marek Edelman może być bohaterem. A ja bym się zastanowił, padło tutaj drugie pytanie w związku z tym, czy Adam Michnik też mógłby być bohaterem. Otóż ja chciałem powiedzieć, że my mamy dosyć w naszej tradycji polskiej, dosyć zawężone pojęcie tego, co to jest bohater. Tak, Adam Michnik mógłby zostać bohaterem, gdyby 13 grudnia 81 roku rzucił się na zamówców i został zastrzelony. Natychmiast byłby bohaterem narodowym. Do widzenia. To jest też takie, mamy takie rozumienie bohaterstwa. Bohater to jest ten, co idzie, zginie, dobrze jest zginąć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Mi się wydaje, że zadawanie pytania, które Markowi Edelmanowi zadawano, dlaczego on nie wyjechał, ma się czego złego dopatrywać w tym pytaniu. Bo no, ludzie są ciekawi. Było takie zjawisko w Polsce, że Żydzi mogli wyjechać, byli wyrzucani, mogli wyjechać, było coś takiego. Wielu tego im zazdrościło, że oni mogą z tego uciec. No i w tym sensie, i ja nie mówię tutaj w tej chwili o Żydach i Izraelczykach, bo to oni bardzo często zadawali, mnie zadawali takie pytanie, co ty tu robisz? No robię, no, nie wasze zmartwienie. Ale to jest, to jeżeli to jest pytanie z ciekawości, to jest pytanie z ciekawości. Odpowiedź na to jest pierwsza, bo miałem ochotę tu zostać. I już. Nie wymaga to dalszych tłumaczeń. Dorabianie do tego jakieś, mi się wydaje, że to nie jest niestosowne. Ale co mnie się wydaje najbardziej takiego najważniejszego w Marku Edelmanie i dlaczego on dla mnie jest bohaterem? Otóż Marek Edelman, który reprezentował różne poglądy, ja się z niektórymi nie zgadzam, ale to nie takie ważne, czy ja się zgadzam, czy nie. Ale on był człowiekiem, który reprezentował pewną postawę i mówił, że człowiek powinien jakiś być, jakoś się zachowywać. Był taki jakiś znany człowiek, nie pamiętam w tej chwili kto, który też mówił, jak ludzie się powinni zachowywać, jakie są wzorce. No ale jak mu mówiono, że on się nie zawsze tak zachowywał, to powiedział, że drogowskazy nie zawsze muszą chadzać tymi drogami, które wskazują. Otóż Marek Edelman chadzał tymi drogami, które wskazywał. I to jest, wydaje mi się,
najważniejsze. Dziękuję. Karola Modzelewskiego, to mam takiego kolegę, który przyjechał do Polski z Związku Sowieckiego, Żyd, Burmsztyn się nazywa, i on z rozrzewnienia zawsze wspomina, mówi, w Związku Sowieckim zawsze chciałem być Rosjaninem i wszyscy mi przypominali, że jestem Żydem. Przyjechałem do Polski i zostałem Ruskim. Ja chcę drobne wyjaśnienie, kiedy w tym gronie Stowarzyszenia Rok Marka Edelmana zastanawialiśmy się właśnie nad tą dyskusją. To oczywiście była pełna świadomość, że dyskusja odpowiadająca na pytanie, czy Marek Edelman może być polskim bohaterem narodowym, że to pytanie jest prowokacją. I ono było zamierzone jako prowokacja. I to prowokacja w bardzo konkretnym kontekście politycznym. My wiemy, że te 8 milionów, które ostatnio tam gdzieś głosowało, to są ludzie, którzy uważają, i zresztą słusznie w pewnym sensie, uważają, że bohater narodowy to jest taki człowiek, który walczy o suwerenność narodu w jego państwie. Polacy nie walczyli o wolność, prawie nigdy. Polacy walczyli o suwerenność własnego narodu polskiego w państwie polskim. Pytanie, czy Marek Edelman mógłby być bohaterem izraelskim? Przecież tam byli bohaterowie. Prawda? Rok 20 i tak dalej, byli bohaterowie czczeni. Otóż on tam także nie mógłby być bohaterem. Nie mógłby być bohaterem w tym właśnie narodowym sensie. Bohater walczy o suwerenność swojego etnicznego, czy tak mniej więcej pojętego narodu, w państwie tego narodu. Marek Edelman, i dlatego chcieliśmy tę dyskusję, Marek Edelman to bohater wolności. Wolność nie jest przypisana do żadnej grupy etnicznej. Wolność jest innego rodzaju pojęciem. I my chcemy, przynajmniej taki był zamiar, żeby pokazać, że oto istnieje szerszy panteon bohaterów. Takich bohaterów, którzy walczyli o najwyższe wartości, o wolność, nie tylko o suwerenność własnego narodu w jego państwie. I to był główny zamiar. To jest przecież normalna polityczna prowokacja, to co chcieliśmy zrobić. I jak słyszę, nie wiem, czy się udało, czyli Bogu dziękuję. Tadeusz Kościuszko walczył za wolność waszą i naszą, tak? I mamy bohaterów, ja nie jestem pewien, że Marek Edelman, nie mógłby być w Izraelu bohaterem narodowym, a jeśli by wzbudzał sprzeciw, to dlatego, że prawdopodobnie, albo nawet na pewno w Izraelu mówiłby tak samo prawdę, jak mówił w Polsce, no i pewnie spotkałby się z tym samym. Dzień dobry, ja się nazywam Zofia Sanejko. Żeby odpowiedzieć... Żeby odpowiedzieć na to pytanie zadane w tezie, ja bym sięgnęła, posłużyłabym się angielską nazwą słowa bohater, hero. Czyli nie myliłabym pojęcia człowiek wielki z bohaterem, bo w bohaterstwie zawiera się heroizm. I w tym sensie Marek Edelman, który musiał przekraczać swoje możliwości, swoją siłę, poświęcać coś, czyli wykazywał się heroizmem, z pewnością był bohaterem. I tutaj pani, która zwróciła uwagę na to nadużywanie tego słowa w kontekście bohatera dnia codziennego i tak dalej, stawia się dosyć wyraźna tama. Bohater jest heroiczny. I teraz, czy to jest bohater narodowy? Też mam zgrzyt w odniesieniu do tego słowa i nie dlatego, że ono w niektórych krajach jest używane wymiennie jako po prostu ktoś, kto naród jako społeczeństwo. Bo ja jestem polonistką i mnie usus, czyli częste używanie słowa w takim, a nie innym kontekście, nabiera takiego, a nie innego sensu. I to słowo narodowe
narodowy w tej chwili za bardzo jest skażony etnicznością. Natomiast tak jak nie mam wątpliwości, czy wielkimi polskimi poetami był Leśmian czy Tuwim, nie mam wątpliwości, że wielkim polskim bohaterem był Marek Edelman. Nie. Jeśli można tylko, mówiliśmy o, mówiła Pani o angielskim słowie hero. Ale ten bohater w języku polskim pewnie trafił do nas, to słowo trafiło gdzieś tam przez Persję, przez Ukrainę, może nawet z sanskrytu pochodzi. W każdym razie, znaczy tam jest odbicie, tak, to Bóg się znajduje. Czy bohaterowie są emanacją boskości jakiejś? To jest dopiero pytanie. Serce nie wali w tej chwili, ale to żonowali. To poniekąd zawdzięczam to Markowi Edelmanowi, bo przed wieloma laty przewróciłem się na ulicy, a pierwszą osobą, która mnie diagnozowała, była Aga Żukowska, jego uczennica, lekarz, kardiolog, tak jak. I przyjechałem tutaj dzisiaj z Łodzi dla Marka Edelmana i dla pani Sawickiej, którą poznałem 10 dni temu osobiście, która mnie oprowadzała po Warszawie i po miejscach związanych z Markiem Edelmanem i zaprosiła na to dzisiejsze spotkanie, mówiąc o tym, o czym będzie rozmowa. Ja byłem bardzo ciekawy tego spotkania, czy bohater może być, czy Marek Edelman może być bohaterem dla Polski. Myśmy znaleźli płaszczyznę porozumienia natychmiast, bo ja jestem Ozermanem. Wiem, że Marek Edelman mieszkał w różnych miejscach i pytanie jest, czy on jest obywatelem może Warszawy bardziej niż Łodzi? Ja myślę, że doszliśmy błyskawicznie do porozumienia co do tego, że tak naprawdę Marek Edelman jest obywatelem świata. I teraz rozmawiamy o bohaterstwie, prawda? Ja myślę, że Marek Edelman, ja też mam wielu przyjaciół wśród Żydów, dla jasności jestem chrześcijaninem i takim myślącym chrześcijaninem. Myślę, że o Marku Edelmanie można mówić, co to jest bohaterstwo, to jest służenie wartości. Tutaj pani redaktor kilkakrotnie mówiła o wartościach i o wspólnocie. Ja myślę, że fantastyczność Marka Edelmana polega na tym, że w kluczowych momentach on nie uciekał. On nie uciekał w Powstaniu Warszawskim, on nie uciekał w latach pod koniec lat 40., kiedy była pierwsza emigracja, nie uciekał, kiedy była kolejne dramaty i kłopoty. Marek Edelman miał tą właściwość, że kiedy inni wyjeżdżali, to się zachowywał przyzwoicie. Przyzwoicie się zachowywał w roku 68, kiedy przystała Solidarność. No kurczę, łatwo było wsiąść w samolot i wyjechać. Wielu moich przyjaciół Żydów wyjechało. On nie wyjechał, on nie był moim przyjacielem. Natomiast jest dla mnie bohaterem i to nie jest bohaterem Polski. Dla mnie on jest bohaterem Łodzi, Warszawy, Powstania, bohaterem Solidarności, Polaków. Natomiast nie jest, to pytanie było zadane jego synowi, bo ja miałem to szczęście, że obejrzałem jakiś film z długą wypowiedzią jego bliskich na temat Marka Edelmana. I jego to pytanie synowi Marka Edelmana zostało zadane. Na pewno Państwo wszyscy wiecie, co powiedział syn. Że on dla niego, dla własnego syna nie jest bohaterem. On wytłumaczył, dlaczego nie jest bohaterem, ale cały czas podkreślał jedną rzecz. Że Marek Edelman, jego ojciec, jest przyzwoitym człowiekiem. I myślę, że bohaterstwo polega na tym, że się służy wartością w każdym momencie swojego życia. I to jest moim zdaniem, cały Marek Edelman jest dla mnie wielkim zaszczytem, że był również, wypowiadał się na temat tego, co mi jest potrzebne. I rzeczywiście przyszedłem bardzo ciężką operację serca. Jestem w doskonałej formie, mogłem sobie wsiąść samochód, przyjechać tutaj na to dzisiejsze spotkanie, po to, żeby się pokłonić temu fantastycznemu człowiekowi. I cieszę się, że w Łodzi jest piękne miejsce, w którym
o Marku Edelmanie się bardzo dużo mówi, że jest jego, jest piękny dom, w którym rozmawia się na temat tego, co łączy, tylko jest trochę w naszym życiu publicznym mało, ale chciałbym, żeby było tego więcej, właśnie za sprawą takich postaw przez całe swoje życie je prezentował. Fantastyczna jakość podejmowanych decyzji w sytuacjach kryzysowych. I to jest z tym, co przyszedłem, chyba już mi serce trochę mniej wali, ale chcę podziękować pani Sawickiej za ten czas, który spędziliśmy i tą króciutką rozmowę, którą była poświęcona Markowi Edelmanowi. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję za ten hołd. Takiej wspaniałej wypowiedzi, to właściwie mój przypis do poprzedniej wypowiedzi jest niemalże bez znaczenia. Anna Będkowska się nazywam. Chciałam zwrócić uwagę na to, co ta dyskusja tak bardzo podkreśla, na wieloznaczność pojęcia, na rolę kontekstów i podtekstów. My mówimy po polsku bohater drugoplanowy na przykład. Mówimy bohater pierwszoplanowy. I jeśli będzie więcej fatalnych tłumaczy, którzy coraz więcej anglicyzmów do polskiej mowy wprowadzają, to będziemy mieć pewnie więcej charakterów pierwszo- i drugoplanowych. Więc po prostu dziękuję za taką dyskusję, bo bardzo daje do myślenia. Ja wyjechałam bardzo dawno i nigdy się mnie nikt nie pytał, ani dlaczego wyjechałam, tak jakby pewnie się mnie nikt nie pytałby, dlaczego zostałam, gdybym została. Trzeba być po prostu kimś, żeby takie pytania były zadawane. Dziękujemy państwu, dziękujemy. Tak, Paula, ty coś? Ja jeszcze chciałam państwu, a propos mistyki, chciałam tutaj przeczytać bardzo ważną rzecz, którą mówił do nas w różnych sytuacjach i różnymi słowami Marek Edelman. Holokaust przekreślił święte dotąd tabu, że życie ludzkie jest największą wartością. Grozi nam wielkie niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo ukształtowania się pamięci zbiorowej społeczeństwa o tym, że można zabijać bezkarnie i na oczach świadków. I że można nie pospieszyć na ratunek zabijanemu, nie udzielić pomocy krzywdzonemu i nie spotkać się z naganą, z potępieniem, pozostać bezkarnym. I ja myślę, że to jest niesłychanie ważna rzecz, której Marek Edelman nigdy nie zapominał nam mówić, jeżeli tylko miał okazję się wypowiadać. A też jeszcze chciałam państwu bardzo podziękować, bo... Ale jeszcze podziękujemy, bo ja przegapiłem jedną panią i przepraszam bardzo. Nazywam się Katarzyna Kuczyńska-Koszany, przyjechałam z Poznania. Chciałam powiedzieć, że dyskusja była dla mnie ogromnie ciekawa. Raz w życiu spotkałam Marka Edelmana na konferencji w Łodzi. Nie miałam wtedy śmiałości do niego podejść. I teraz myślę sobie, że było jeszcze w Polsce renesansowej takie powiedzenie Genter utenus natione Polonus na przykład, czyli że jestem z pochodzenia Rusinem, a narodowości polskiej. Po rozbiorach w XIX wieku już nie można tak było mówić, a zwłaszcza trudno tak było mówić Żydom polskim, bo oni byli wykluczani, na tej zasadzie być może jest wykluczany Marek Edelman przez dzisiejsze państwo polskie, dlatego musiała powstać alternatywna inicjatywa roku Marka Edelmana, nie stworzona przez organa tego państwa. Dlatego, że doszło do absolutnie koszmarnej z powodów historycznych, nacjonalistycznych, historiozoficznych, konkurencji dwóch narodów wybranych. Nigdy nie w Polsce od czasów rozbiorów pierwszej i drugiej wojny nie rozliczamy nikogo, kto jest dobrym polskim Niemcem, dobrym polskim Rosjaninem. Nigdy nie pytamy, dlaczego wyjechał Francuz albo Ormianin, dlaczego przybył do Polski, dlaczego robił coś dla Polski. Natomiast polscy Żydzi
są traktowani jak wyrzutki. Mogą być najwyżej bohaterami towarzyszącymi. Takim bohaterem kościuszkowskim był Berko Joselewicz. On mógł towarzyszyć. Można było przesypać jego prochy, pomieszać prochy z kocka kiedy grzebano Piłsudskiego, prawda? Można było to podkreślić i tak dalej. Ta rola drugoplanowa mogła przysługiwać polskim Żydom, natomiast nie pierwszoplanowa. I to jest rzecz, która prawdopodobnie będzie się długim cieniem kłaść na historii Polski. I to zdanie Norwida, wielkie zdanie Norwida, że jesteśmy żadnym społeczeństwem, a jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. Właśnie łopoczemy tym sztandarem, tak? I robimy z niego coś większego niż Boga dla tych, którzy wierzą w Boga. Wydaje mi się, że Marek Edelman zrobił coś absolutnie niezwykłego. My nie tylko te organa państwa, które odmówiły mu roku, nie odmówiły go Korczakowi, bo to jest bohater oswojony, nie odmówiły Tuwimowi, bo to jest oswojony poeta i tak dalej, odmówiły Markowi Edelmanowi, ale także w nas samych, którzy tu jesteśmy zupełnie z innych powodów, jest pewien opór, dlatego że Marek Edelman sam używał języka deheroizującego. On nieustannie deheroizował kiedy zabierał głos, kiedy coś mówił, on pomniejszał swoją rolę. Czyli nie zachowywał się jak ktoś, kto by pragnął być wykreowany na bohatera. I to jest też niezwykle ważne i przychodzi mi tu do głowy, że można by sparafrazować z kolei to wielkie łacińskie powiedzenie ubi patria, ibi bene, czy tam ojczyzna, gdzie dobrze. Otóż Marek Edelman wybrał ojczyznę, której było mu na pewno źle od czasu zakończenia II wojny światowej. I wcześniej. I wcześniej też oczywiście, ale wcześniej to była ta narracja wznosząca, młoda i tak dalej. A potem już na pewno. I na pewno jest też bohaterem żydowskim, dlatego że jego przyjaciele syjoniści, on nie wyjechał, bo był bundowcem, to jest oczywiste, prawda? I był wcieleniem bundowca, wzorcem bundowca. Uczynili go takim bohaterem Izraela i bohaterem żydowskim szeroko pojętej diaspory, dlatego że kibuc Lohamej Hagadaot, kibuc bohaterów getta, dotyczy wszystkich bohaterów getta i tych, którzy przeżyli, i tych, którzy nie przeżyli. Natomiast w polskiej mentalności jest rzeczywiście, ja się tu zgadzam z poprzednimi głosami, to, że trzeba doskonale umrzeć, a nie doskonale żyć dla miejsca, które się wybrało, nawet jeśli w tym miejscu jest tak źle. I myślę, że to jest absolutnie wzorzec metra, tak? Tak, słowo bohater nie przychodzi mi przez gardło właśnie z powodu deheroizującej narracji samego tego bohatera. Natomiast wzorzec absolutnie tak. Dziękuję. Tak, ja dziękowałam. Chciałam Państwu bardzo podziękować, bo my jeszcze chyba powiem parę słów. Nie za długo, bo ja tutaj jestem już seniorką, chociaż ciągle się do tego nie mogę przyzwyczaić. Mieliśmy tę myśl, żeby zaprosić właśnie Państwa, osoby, które nie miały okazji znać Marka Edelmana, prawda? I wiedzą o nim tylko z przekazu. I bardzo dziękuję za to, jak go spostrzegacie, jak go widzicie, bo to jest moim zdaniem bardzo optymistyczne. Dziękujemy Państwu. Dobrej nocy i zapraszamy na następne spotkanie.